Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratches.pl.z. Choć dzisiaj tematyka znowu nie scratchowa, będziemy się zajmować edytorem tekstów Word i takimi operacjami, no nieoczywistymi, ale bardzo ułatwiającymi życie w Wordzie, tak? Czyli zajmiemy się po pierwsze tabulatorami, po drugie numerowaniem i wypunktowaniem, a po trzecie tabelami. Dobra, więc zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy od tabulatorów. Tabulator służy do ustawiania tekstu w wierszu, tak? Czyli w linijce. Pozwala nam jakby pozycjonować ten tekst. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś tekst i chcemy go ustawić, nie wiem, na środku, no to możemy użyć tych tutaj ikonek dotyczących całego akapitu, tak? Czyli pozycjonowania akapitu, ale czasem chcielibyśmy to zrobić w sposób bardziej skomplikowany. Powiedzmy, że chcielibyśmy zrobić coś takiego, że piszemy jakieś podanie i tutaj będą nasze dane, a tu będzie data i żeby to było w tej samej linijce jeszcze, tak? Czyli jeżeli ja tu będę miał napisane Jerzy Jasonek, to tu na końcu tej linijki chciałbym umieścić datę. No i to jest dość proste przy użyciu właśnie tabulatorów, czyli możemy sobie, słuchajcie, przestawić nasz kursor tutaj używając tabulatorów. Nie spacji, w żadnym wypadku nie spacji, bo to jest niezgodne z zasadami edycji tekstów. Klikając klawisz Tab, będziemy mieli taki przeskok o 1,25 cm, to jest tak zwany tabulator domyślny i powiedzmy, że mogłem tutaj dać 03-06-2020. Ale to nie jest do końca dobrze i elegancko, ponieważ no po co nam aż tyle tabulatorów, jak chcemy tylko tak naprawdę zrobić jeden przeskok, tak? No to wtedy prościej jest dołożyć sobie swój tabulator, czyli nie używać tych standardowych i tutaj na linijce na przykład kliknąć, że na 13 cm chcę mieć tą moją datę. Kliknę raz, wskakuje mi tabulator, tak zwany tabulator lewy, to jest tabulator domyślny, jako rodzaj tabulatora, tak? I teraz jak nacisnę Tab, no to od razu przeskakuje mi na te 13 cm i tutaj mogę sobie wpisać 0, 3, 0, 6, 2020. Elegancko. Oczywiście tutaj mogę na tej linijce ten tabulator przesuwać, powiedzmy, że chcę, żeby był tutaj bliżej, albo chcę, żeby był na 14 cm, tak? Żeby był bardziej na prawo, więc tutaj cały czas mogę tym regulować. Jak mówię, lewy tabulator jest domyślny, za chwilę przejdziemy do innych. Jeżeli teraz nacisnę Enter, czyli przeskoczę następne linijki, kończąc automatycznie akapit, to w nowym akapicie ten tabulator dalej obowiązuje. Powiedzmy, że tu już mi nie jest potrzebny, bo tu już bym na przykład pisałbym adres, więc go sobie ściągnę z tej linijki myszką, najnormalniej w świecie ściągam z linijki i już tabulatora nie ma i teraz piszę tutaj swój jakiś adres, coś tam, nie? No i mógłbym w ten sposób, powiedzmy, to wykonać. Dobra, ale tabulatora mógłbym użyć jeszcze na przykład do czegoś innego, czyli chciałbym, powiedzmy, że chciałbym mój wiersz podzielić na trzy części. Tu napiszę coś, potem coś na środku i potem coś po prawej stronie, no to spróbujmy. Powiedzmy, że będą to jakieś przedmioty, tak? I oceny, zbliża się koniec roku, matematyka i powiedzmy, że miałem z tej matematyki, powiedzmy tutaj damy sobie na 7, na 8 może nawet centymetrów, miałem takie oceny jak 3, 4, 5, 6, 3, tak? No i na koniec roku tutaj sobie klikam gdzieś koło 14, mam propozycję otrzymania oceny dobry. OK. No i dalej mamy fizyka. Pamiętamy, że tabulatory przeskakują do następnej linijki, o ile ich nie skasujemy. No i tutaj miałem 3 i 6 i też mam dobry. No jak widzicie, tabulator jest lewy, to znaczy, że równo jest po lewej stronie, tak? Czyli tutaj po lewej stronie tekstu jest równo i tutaj po lewej stronie tekstu jest równo. Dobra, przejdę sobie do następnej linijki, to sobie skasuję i teraz powiemy sobie, jakie są jeszcze inne oprócz lewego, tak? Powiedzmy, że mam listę jakiejś zbiórki, tak? Czyli na przykład tak, T. Nowak płacił mi tam jakieś pieniądze, tak? No i chciałbym, żeby tu były nazwiska, a tu gdzieś na równo, na 10 cm były kwoty, ale żeby te kwoty się jakby ustawiały równo w miejscu, gdzie się oddziela część całości od części dziesiętnej, tak? Żebyśmy widzieli to tak się ładnie w słupkach ustawiało, jak czasem w dokumentach księgowych jest. Dobra. No i klikam sobie, powiedzmy, że tu na 10 cm będzie mój tabulator, ale nie chcę, żeby on był lewy, tak? Tylko żeby właśnie dziesiętny. Czyli klikam sobie w niego dwa razy. No i teraz wyskakuje mi takie okno właściwości tabulatora. No i tutaj widzę pewne rzeczy dużo lepiej, tak? Po pierwsze widzę dokładną pozycję tabulatora. W tej chwili jest to 10 cm. Po drugie mam właśnie rodzaj tego tabulatora, czyli wyrównanie. Oprócz lewego mam do środka, do prawego dziesiętne, które właśnie sobie tutaj użyjemy i jakiś pasek, tak? Oprócz tego mogę zastosować jeszcze tak zwane znaki wiodące, czyli na przykład, żeby od
właśnie tego mojego T Nowak do kwoty były jakieś kropeczki. No to spróbujmy, tak? OK. Dobra. No i teraz klikam sobie tabulator, no i piszę, powiedzmy, że w mojej zbiórce T Nowak wpłacił 15,67, tak? A jakaś A Szewczyk wpłaciła 120 albo nie wiem, 1234,80. No i widzicie, że teraz to wyrównanie następuje tutaj, gdzie jest tak to oddzielenie całości od miejsca dziesiętnego, tak? No i zrobi nam się taka bardzo ładna kolumna i będziemy widzieć wszystko bardzo ładnie. Będziemy mogli nawet dodać w słupku, jakbyśmy się bardzo uparli. Czyli to jest tabulator dziesiętny. Oczywiście jego też mogę tutaj, słuchajcie, regulować. O, widzicie? Tylko że w tej chwili wyregulowałem tylko w tej jednej linijce. Jeżeli chciałbym w obu, no to muszę sobie to zaznaczyć, tak? I wtedy przesunąć tabulator. O, łącznie, nie? O, czekajcie, znowu sobie klikam. Dobra, o, elegancko. Dobra, przechodzę do następnej linijki. No ten tabulator mi jest już niepotrzebny, więc żeby mi nie bruził, to go sobie skasuję. No ale słuchajcie, powiedzmy, że chciałbym jeszcze spróbować jakiegoś innego, nie? Powiedzmy, że tu na 13 cm ustawię sobie tabulator i będzie to tabulator do środka. Tak? Klikam sobie i mam tu jakiś tekst. Pod spodem mam jakiś dłuższy tekst. Pod spodem jakiś krótszy. A pod spodem jeszcze jakiś dłuższy, tak? No i widzicie, tabulator środkowy działa tak, że te teksty wyrównują mi się względem tego tabulatora. Tabulator jest środkiem tekstu, a tekst rozjeżdża się mi na boki, tak? No i to jest właśnie tabulator środkowy. Dobra, myślę, że o tabulatorach tyle wystarczy. Można tam sobie pokombinować, popróbować z różnymi i zobaczyć, jak to działa. Dobra. Słuchajcie, no to teraz przejdziemy do numerowania i punktowania. Użyjemy sobie może nawet tego, co już mamy napisane. Tak, to sobie tutaj skasuję. Aha, jeszcze jedna istotna rzecz, jeśli chodzi o tabulację. Mianowicie klawisza tabulator, kiedyś Wam mówiłem, że używamy również do tego, żeby zrobić na przykład wcięcie pierwszego wiersza. Załóżmy, że to jest mój akapit i chcę tu zrobić wcięcie pierwszego wiersza. Jeżeli kliknę sobie przed tekstem i dam tab, no to tutaj ładnie, elegancko wyskoczyło mi wcięcie pierwszego wiersza wielkości też tego standardowego tabulatora, czyli 1,25, ale wyraźnie widać, że nie ma tu takiej strzałeczki oznaczającej tabulator, tylko zrobiło się wcięcie pierwszego wiersza. Natomiast jeżeli bym nacisnął ten tabulator, zanim w akapicie nie ma tekstu, tak, czyli teraz, i teraz sobie napisał jakiś tekst, no to teoretycznie wszystko jest tak samo, znaczy też mam wcięcie na 1,25, ale tu mam tabulator. No i to nie jest do końca dobrze, bo jeżeli na przykład teraz na linijce gdzieś ten tabulator bym sobie jednak ustawił inny niż standardowy, no to mi tak przeskakuje. No i w waszym podręczniku piszą, żeby nie stosować raczej tabulatorów do robienia wcięć pierwszego wiersza, tylko stosować właśnie ten trójkącik na linijce, z tym, że jeszcze raz przypominam, jeżeli tekst jest już napisany i naciśniemy tab, no to to zadziała robiąc wcięcie pierwszego wiersza. Tak, jeżeli natomiast chcielibyśmy go ustawić wcześniej, no to tutaj ten górny trójkącik ustawia nam jakby wcięcie pierwszego wiersza, a całość możemy przestawić, czyli wcięcie całego akapitu. Dobra, czyli to takie uzupełnienie do słuchajcie, jeszcze tabulatorów. Dobra, no to teraz wypunktowanie. Powiedzmy, że ta moja zbiórka, mam jakieś tu nazwiska i chciałbym, żeby były ponumerowane. No oczywiście mógłbym tutaj napisać 1.2. Ale teraz powiedzmy, że chciałbym do mojej listy w środek kogoś wpisać. No to teraz już jest lekki ząg, no bo tutaj bym musiał wtedy zrobić 2 i napisać, nie wiem, Ania, a tutaj to musiałbym zmienić na 3. Nie? Więc żeby się tak nie męczyć, mamy w edytorach tekstu punktatory i numerację. Tak? To będzie lista numerowana, więc użyjemy właśnie numeracji. Zaznaczę sobie to, co mam napisane. No i tutaj mam ikonkę numerowanie. Tu mam punktowanie, a tutaj mam jeszcze listę wielopoziomową, którą też za chwilę sobie omówimy. Numerowanie. Kliknąłem numerowanie i jak widzicie, moje nazwisko zostaje ponumerowane. No w tej chwili 1, 2. Mogę użyć innego sposobu numerowania, czyli na przykład o, z kropkami, albo chcę sobie ponumerować literkami, tak, albo jeszcze mogę ponumerować liczbami rzymskimi, że mi bardzo zależy. No i wtedy, jak widzicie, te numery mi się wstawiają, robi się też taki tabulator, który odsuwa nam od numerka nasz tekst, ale powiedzmy, że wrócimy, słuchajcie, do standardowego numerowania. No i teraz, jeżeli będę chciał wstawić w środek listy kogoś, no to tutaj sobie piszę Ania i Ania wpłaciła 12,89. Mogę też dać kogoś na koniec listy. Tomek, tak?
który wpłacił, nie wiem, 0,78. Tak? No i to bardzo, bardzo ładnie pozwala mi taką listę numerowaną tworzyć. List numerowanych używamy, jeżeli kolejność jest w jakiś sposób istotna, tak? Jeżeli chcemy wykazać tą kolejność. Natomiast jeżeli chcemy zrobić listę, chcemy to jakoś wyróżnić, ale niech ta kolejność nie jest specjalnie istotna, czyli na przykład będzie to jakaś lista zakupów, tak? No i powiedzmy, że mamy kupić chleb, mąka i jeszcze cukier, tak? No to wtedy zamiast listy numerowanej mogę użyć listy wypunktowanej i klikam sobie w tam ikonkę punktatory. No i na przykład wyskakują mi takie punktatory, tak? W tej chwili te punktatory to kwadraciki, ale też je mogę zmienić na przykład na standardowe kropeczki albo na jakieś bardziej wymyślne o takie. Tak? Tyle tylko, że to taka mała uwaga, jeżeli byśmy potem ten tekst przeklejali do jakichś innych edytorów tekstu, to lepiej użyć jednak takich bardziej standardowych punktatorów, bo z tymi może być jakiś problem. Na przykład mogą się nie wstawić nam poprawnie do innego edytora tekstu. Dobra, więc punktatory, powiedzmy, że to jest w miarę prosta sprawa. No i na koniec jeszcze, słuchajcie, mamy tak zwane listy wielopoziomowe. Powiedzmy, że robimy jakąś taką listę, gdzie pewne rzeczy są pod punktami jakichś tam innych punktów. Czyli mamy, powiedzmy tak, nie wiem, niech to się nazywa mamy Polskę, tak? I tutaj byśmy chcieli wpisać takie miasta jak, nie wiem, Warszawa i Kraków, tak? Do Warszawy wpisać jeszcze Pałac Królewski, a do Krakowa wpisać Smocza Jama. Oczywiście to musi być tak, że zarówno Warszawa, jak i Kraków będą pod punktami punktu głównego, no bo tu powiedzmy mamy jeszcze, nie wiem, Czechy, tak? I Pragę. Czyli teraz tak. Polska punkt pierwszy, Czechy punkt drugi, Warszawa pod punkt pierwszy, a pod punktem Warszawy jeszcze będzie Pałac Królewski, tak? No jak to robimy? Zaznaczymy sobie wszystko, wybierzemy sobie listę wielopoziomową. Tutaj możemy ten styl listy sobie wybrać, jaki byśmy chcieli. Mamy tu różne zadeklarowane, albo nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli, to możemy zadeklarować swoją własną listę. Dobra, no jak widzicie, w tej chwili mi się zrobiło, ale wszystko jest punktem. No to teraz jak zrobić z tego podpunkty, tak? Czyli klikam sobie Warszawę, naciskam Tab, albo ewentualnie naciskam ikonkę Zwiększ wcięcie i wtedy robi mi się podpunkt, tak? Pałac Kultury ma być jakby pod punktem trzeciego stopnia, tak? Czyli klikam raz Zwiększ wcięcie, drugi raz Zwiększ wcięcie i to mi wskakuje pod Warszawę, tak? Teraz użyję klawisza Tab, Kraków wcisnę raz i Smocza Jama dwa razy, tak? Tu dołożę sobie jeszcze jeden. Katedra na Wawelu. O, dobra. Czechy będą punktem drugim, ale Praga już ma być pod punktem A w Czechach. Tak? Elegancko. Więc klawiszem Tab lub ikonką Zwiększ wcięcie przesuwam, obniżam na tej liście wielopoziomowej. Natomiast jeżeli bym chciał cofnąć, to wtedy albo zmniejszam wcięcie, tak? Albo stosuję Shift Tab. Dobra. No i to jest lista wielopoziomowa. Też bardzo fajna rzecz. Fajnie się jej używa. No i bardzo często się przydaje przy edycji tekstów. Dobra, jeżeli chcę wyjść z tej listy wielopoziomowej, to albo odklikuję ikonkę, albo backspace'em też mogę wyjechać. Dobra. No i na koniec rzecz moim zdaniem najciekawsza, czyli słuchajcie, tabele. Tak? Tabele wstawiamy poprzez kartę wstawianie i tu mamy menu tabela. Tabele oczywiście stosuje się do danych tabelarycznych, tak? Czyli takich, które można uporządkować wiersze i kolumny. No i tabela jest bardzo często stosowaną konstrukcją. Excel jest jedną wielką tabelą, tak? Tylko że tam możemy wykonywać różnego rodzaju obliczenia, jeszcze stawiać wykresy. Natomiast jeżeli chcemy zrobić jakąś prostą tabelę i coś zobrazować, jakieś dane tabelaryczne, no to wtedy, słuchajcie, korzystamy właśnie z tabeli w Wordzie. No i teraz zrobimy sobie taki przykład, który macie w ćwiczeniach u Was w podręczniku, a mianowicie zrobimy tabelę, w której będziemy mieli pole i obwód figur płaskich, tak? No i teraz, dobra, jak wstawić tabelę? No metod jest przynajmniej kilka. Pierwsza to jest taka
szachownica, na której możemy wskazać, ile potrzebujemy wierszy, wierszy raz, dwa, no i tak dalej, tak? A ile kolumn. I wtedy nam się wstawi taka tabelka od razu. Ewentualnie możemy przejść poprzez opcję wstaw tabela, tak? Ewentualnie możemy jeszcze zaimportować z Excela, jak widzicie, tutaj mamy taką opcję. No ale powiedzmy, że na początek chciałbym, żeby to była tabela na 5 kolumn i niech będzie na 4 wiersze. Wstawiło mi się. No i teraz tak. Tu dam tak zwaną liczbę porządkową, czyli 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Tutaj dam nazwę figury, nazwa figury, tak. Tutaj dam sobie pole, tutaj dam sobie obwód i tutaj dam jeszcze taki poglądowy rysunek. Dobra. No i powiedzmy, że tutaj chciałbym mieć kolejne numerki, no więc mogę zastosować narzędzia główne i lista wypunktowana, nie? Dobra, elegancko. Tutaj sobie to trochę zmniejszę, bo nie potrzebuję, żeby było to takie duże. No i tutaj sobie napiszemy, co sobie napiszemy? Piszemy kwadrat prostokąt, tak? I może jeszcze o krąg. Nie, to raczej koło, nie? To jakby było pole. Koło. Dobra. No i dobra, i teraz tutaj sobie piszemy wzory, tak? Czyli pole kwadratu to będzie, słuchajcie, a kwadrat, tak? Czyli a razy a, albo a i uczyliśmy sobie, czekajcie, tutaj cofnę te wersaliki, dobra, że możemy tutaj użyć indeksu górnego, możemy też oczywiście użyć, słuchajcie, aha, tylko nie tu chciałem użyć tego indeksu górnego, tylko na tą dwójkę. Czekajcie, w ogóle to sobie tutaj powiększymy, żeby to było lepiej widać, tak? I tutaj na to narzucimy, słuchajcie, indeks górny. I mamy a do kwadratu, tak? Pole prostokąta to będzie a razy b. No. Zatrzymaj dla tej tabeli wersaliki, dobra? I co? Pi r kwadrat, nie? To teraz słuchajcie, jak wstawić pi? No to oczywiście tu byśmy musieli poszukać to pewnie w symbolach. Symbol o. Mamy. Pi r kwadrat, tak? I damy sobie narzędzia główne, indeks górny. Dobra. Oczywiście w tabeli możemy, słuchajcie, dane możemy ustawiać tak jak w akapitach, czyli na przykład dodamy sobie na środek i to nie poza liczbą porządkową, może też sobie wszystko damy na środek, a tutaj możemy, słuchajcie, jeszcze dać jakieś pogrubienie i możemy dać jakieś tło. Aha, no ale nie tak, bo to będzie tło pod tekst, a my byśmy chcieli dać bardziej tło dla całego wiersza, no to wtedy, słuchajcie, musielibyśmy przejść pewnie tutaj, mamy narzędzia tabel, w układ, no i teraz, słuchajcie, gdzie by to było? Albo gdzieś to będzie tutaj, w cieniowaniu, obramowanie, cieniowanie, dobra, w cieniowaniu, o. Dobra. Oczywiście możemy skorzystać z pewnych gotowych stylów tabeli, ale powiedzmy, że teraz robimy sobie wszystko od zera. No dobra. No to teraz jeszcze obwód 4a 2a plus 2b, tak? I 2pi, tak? Dobrze mówię? Dobra. No i na koniec jeszcze wstawimy sobie jakiś rysunek. No jak to możemy zrobić? Na przykład możemy to zrobić przez kształty, tak? Z karty wstawianie kształty. No i na początek damy sobie kwadrat. Kwadrat to oczywiście prostokąt. Tylko o równych bokach. Powiedzmy, że to będzie, słuchajcie, 1 na 1.
Dobra, jak widzicie, ten tekst mi się tutaj nie bardzo mieści, więc tutaj zawijanie tekstu dałbym sobie równo z tekstem. O, i wtedy on mi wskoczy do mojej tabelki. Ok, dobra, powiększając nam tabelę, za chwilę sobie jeszcze może powiemy, co byśmy tu jeszcze mogli zrobić, żeby to ładniej wyglądało. Dobra, no to prostokąt, no to to też będzie taki, słuchajcie, kwadrat, tylko nie kwadratowy, tylko bardziej prostokątny. Oczywiście kwadrat też jest, słuchajcie, prostokątem, ale powiedzmy, że damy sobie 2 na 1, ok. I do ostatniego wstawimy sobie w kształtach, mamy owal, więc namalujemy tu sobie owal, tylko taki, żeby był kołem. Tu byśmy musieli dać równe oczywiście. O. Damy sobie jeden też na jeden, żeby to tak było elegancko. No i tutaj znowu to zawijanie damy sobie, żeby weszło nam do tabeli równo z tekstem. No dobra, widzicie, to nam trochę rozbiło tabelę, więc tu możemy jeszcze kombinować, wchodząc do tabeli w układ i na przykład chcielibyśmy, żeby te nasze teksty były nie tylko w poziomie na środku, ale również w pionie, więc tu w układzie mamy jeszcze, o, jeszcze pionowe wyrównanie, tak? Tak samo moglibyśmy próbować zrobić z tym, też tutaj pionowe wyrównanie. Oczywiście tu moglibyśmy sobie, słuchajcie, jeszcze coś kombinować na przykład z wysokością wiersza, tak? Żeby nam to tutaj się tak nie przyklejało do górnej krawędzi, no ale powiedzmy, że to wystarczy. Dobra, słuchajcie, myślę, że to dużo wiedzy jak na dzień dzisiejszy. Omówiliśmy kilka ważnych kwestii. Po pierwsze tabulatory, tak? Różne zastosowanie tabulatorów do ustawiania tekstu w wierszu, tak? Po drugie omówiliśmy sobie numeratory, numerowanie, punktowanie, listy wielopoziomowe i na koniec bardzo fajną konstrukcję, tabelę, która pozwala nam porządkować dane tabelaryczne. Dobra, słuchajcie, na dziś to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.